uczty, którą przygotował nam święty Jan Paweł II, posługując się dzisiaj właśnie panią Wandą, podziękować naszemu gościowi, naszej poetce za przybycie do nas, za obogacenie nas recytacją tej pięknej poezji przez pana świętego Jana Pawła II. Gratulujemy do talentu, znajomości i tylu utworów na pamięć. To rzeczywiście wielka łaska i pewnie dar Pana Boga. Święty Jan Paweł II powiedział, że nie byłoby papieża na stolicy Piotrowej, gdyby nie kardynał Stefan Wyszyński. Dlatego chciałbym